Już po raz kolejny na zaproszenie Roberta do Łęgi do Łukowa przyjechali najsilniejsi ludzie w Polsce. Wystąpili przed łukowską publicznością podczas zawodów w podnoszeniu ciężarów, które w tym roku odbywały się pod nazwą Grand Prix Łuków 2010. Zawody odbyły się w hali imienia Romualda Szajdziuka przy Szkole Podstawowej nr 1. W Grand Prix udział wzięli sztangiści z Polski i Czech, między innymi mistrz świata Adrian Zieliński oraz medaliści Mistrzostw Europy Sylwester Kołecki i Robert Dołęga. Współorganizatorem turnieju był Polski Związek Podnoszenia Ciężarów. No, znakomita zabawa, na wysokim poziomie sportowym zorganizowane zawody zostały tutaj w Łukowie, udane Grand Prix. Myślę, że ta impreza z roku na rok staje się coraz lepsza, przyjemniejsza, ładniejsza. No i to, że przyjeżdżają tutaj członkowie kadry narodowej i zawodnicy zagranicy, świadczy o tym, że warto takie imprezy organizować. A Robert dobrze się spisuje? No, po wyniku widzimy, że ponad 200 kg, kiedy w okresie roztrenowania, czy to już się zakończyły zmagania na arenach międzynarodowych seniorów, myślę, że ten wynik znakomity i dobry prognostyk na przyszłość. Słyszeliśmy tutaj coś o Pucharze Świata. No, speaker tu zapowiedział, że Łuków wystartuje organizację Pucharu Świata. Życzę tego, bo szanse Łuków ma. Po tej imprezie dzisiejszej widzimy, że warunki ku temu są i dobrze by się stało, gdyby w Łukowie odbyły się takie Grand Prix światowe, czy nawet europejskie. Tego życzę i gratuluję Łukowowi. Robert Dołęga, dwukrotny olimpijczyk w Pekinie 2008. Dawaj, Robert! Tak jest, tak jest! Imprezę poprowadzili Mirosław Greluk i Kevin Aiston. Czy ty wiesz, jakie tu się dźwiga ciężary w ogóle? Lewa ręka, prawa ręka. Spróbuj podciągnąć to. Ile to waży? To jednak se sobie wiesz. Brawa, brawa, drodzy państwo, może jeszcze podciągnie wyżej. Nie wiem, ile to waży, na pewno sos kiepskiego, 50 kilo. 90? To był, jakbyś mi to powiedział wcześniej, ja nawet bym nie próbował. A wiesz, jakie tutaj dźwigane są ciężary przez nie, zawodników? Jakie jest największe ta? 230. Tak jak moja żona. Ale nie. Moja żona, nie wiem. Kobiety, kochane moje, nie wiem. Moja żona jest taka, że ciągle narzeka, że jest gruba. Czy każdy mąż tak ma o swoje żony? Moja żona ciągle, czy ja jestem gruba? Facet ma automatyczna odpowiedź. Automatyczna. Jestem gruba? Nie. Nawet nie spojrzałeś. A są jacyś w Anglii zawodnicy znani w podnoszeniu ciężarów? Bo Polacy są najlepsi. To wiadomo. Ja wiem. Mistrz świata tutaj jest dzisiaj. A z Anglii kogoś znasz? Według mnie w Anglii jesteśmy tak się dobrze w tym sporcie, tak samo jak Eddie Orzeł, tak samo jak Adam Małysz. Tak? Organizatorzy oprócz popisów sztangistów zapewnili wiele atrakcji, między innymi pokaz kulturystyczny.
Wystąpiła również grupa breakdance Siedlec. W części artystycznej wystąpiła również mistrzyni coverów Olga Manulik. Grand Prix Łuków 2010 w punktacji Sinclaira wygrał Robert Dołęga.
Grand Prix w podnoszeniu ciężarów łuków 2010. Turniej miał się nie odbyć, ale jednak się odbył. Zabrakło jednak twojego brata. Proszę, powiedz nam, jak doszło do organizacji tej imprezy i dlaczego nie ma tutaj Marcina? Chciałem, żeby ten turniej jakby nie umarł śmiercią naturalną, żeby mimo takiego okresu, jaki się zbliża, żeby jednak był, tak? Bo żeby sport łączył ludzi, a nie dzielił. I do tego doprowadziłem z wieloma przyjaciółmi. Nie mogę tutaj wymienić wielu nazwisk, ponieważ jakbym kogoś pominął, mógłby się obrazić. Także, a tych nazwisk byłoby prawie 50. Także jeszcze raz, może bez imienia, ale serdecznie im za to dziękuję. A wracając do drugiego pytania, dlaczego nie ma Marcina? Marcin jest po bardzo ciężkim okresie. Zdobył tytuł trzeci mistrza świata. Jego plany, z racji tego, że ten turniej został zorganizowany w ciągu 10 dni, on nie mógł przełożyć swoich planów i tak to się stało. Ty dzisiaj występowałeś na scenie jako zawodnik, ale również jako trener, bo po raz pierwszy człowiek, którego ty trenujesz, też występował, no i pobił swoje rekordy życiowe. Nie chciałem forsować Jarka, ponieważ już jest po takim okresie dość trudnym dla niego i znowu pokazał wielkie serce do podnoszenia ciężarów, ponieważ pobił chyba 6 rekordów życiowych. No niesamowicie waleczny zawodnik i myślę, że mam wielkie, wielkie szczęście, że trafiłem na takiego zawodnika, a przypomnę, że to jest mój pierwszy zawodnik, no, naprawdę. Czy za rok się znów spotkamy i czy to będzie Grand Prix, czy to będzie może ponownie turniej braci Dołęgów? Ja myślę, że trzeba sobie poprzeczkę stawiać jak najwyżej, coraz wyżej i chcę zorganizować Puchar Świata. Mam zapewnienia, że jeśli zaproszenia zostaną przygotowane dużo wcześniej i budżet zostanie zamknięty na kilka miesięcy, może na kilka tygodni przed imprezą, to ściągnę swoich przyjaciół, a mam przyjaciół, którzy są mistrzami olimpijskimi, a mistrz olimpijski na turnieju w Polsce nie startował 30 lat. To by przeszło do historii.